ładowanie Minolty Freedom Escort, tak? Czy ją załaduję? Cześć, dzień dobry. Po kolorowym filmie z Fiema Color 125, który już testowałem i który potem zabrałem też na wycieczkę do Szkocji ze sobą, pomyślałem, że chętnie spróbuję filmu czarno-białego, produkowanego pod marką z Fiema, i mój wybór padł na Sfiemę 400, jako że bardzo lubię filmy o czułości 400, bo są po prostu najbardziej uniwersalne. Sfiema 400, podobnie jak kolorowa i jak różne inne filmy produkowane pod tą marką, produkowane są przez firmę Astrum na Ukrainie w większych rolkach i potem są wysyłane do Film Photography Project, gdzie są właśnie rolowane w kartridże po 24 albo 36, ale chyba większość jest po 24 klatki. I tam właśnie Film Photography Project sprzedaje je pod marką Sfiema. Ponieważ firma z Ukrainy do produkcji tych filmów używa autentycznego sprzętu, który przejęła po upadłej właśnie Sfiemie, która była wiodącym producentem filmów w Rosji Radzieckiej. Muszę zaznaczyć, że to będzie bardziej opowieść o moim doświadczeniu z tą pierwszą rolką z Fiemy, a mniej recenzja, bo nie do końca mogę ocenić ten film. Dlaczego? Dlatego, że czy to z powodu tego, że ta mała Minolta automatyczna źle odczytała kod DX, czy może lab nie wywołał tego filmu poprawnie, czy nie wiem, co jeszcze się stało. W każdym razie moja rolka z Fiemy wyszła dość mocno niedoeksponowana. To są wszystkie zdjęcia, więc widać, że dużo jest tutaj białego, a więc po odwróceniu czarnego. Dla porównania zobaczcie tutaj film Tri-X, który wyszedł akurat bardzo dobrze. Tutaj są kontrasty od białego do czarnego, a tutaj Sfiema jest taka, o, widać, jakby dziurawa, jakby nic tam nie było. W związku z czym podczas skanowania musiałem ten histogram bardzo ściaśnić, żeby jakkolwiek te zdjęcia wyglądały. Do testowania tej rolki z Fiemy, do zrobienia tych 24 klatek, wybrałem taki mały, sprytny aparacik Minolta Freedom Escort, który kupiłem dość niedawno. O nim na pewno będzie jeszcze film, tylko zrobię jeszcze na nim parę rolek, żeby naprawdę poznać ten aparat. W związku też z tym, że wziąłem taki mały aparacik, to postanowiłem nie robić żadnej sesji fotograficznej, co też jest teraz bardzo trudne, a raczej poszwendać się po okolicy, licząc na to, że trafią się jakieś ciekawe tematy do fotografowania. Okazja nadarzyła się dość szybko. Nastał piękny, mglisty poranek i stwierdziłem, że no nie mogę nie wykorzystać takiej okazji, a więc ruszyłem w plener.
Wkrótce po tym mglistym dniu w Brighton nastąpiło zjawisko atmosferyczne zdecydowanie rzadsze tutaj na południu Anglii, czyli jeden z dwóch może śnieżnych dni w ciągu całej zimy. Więc oczywiście stęsknieni polskiej zimy ruszyliśmy w miasto, żeby też pospacerować właśnie wśród sypiącego śniegu. Jak widać, paddleboardziści nie byli zrażeni niską temperaturą, ani śniegiem, ani wiatrem, ani niczym, tylko w swoich termoaktywnych, piankowych kombinezonach ruszyli wiosłować po morzu. Na koniec naszego długiego spaceru dotarliśmy pod elektrownię w Shoreham, która pojawiała się już na moich zdjęciach. Tego dnia z jakiegoś powodu wypuszczała kłęby pary, które malowniczo wyszły na zdjęciach. Wydaje mi się, że to ostatnie zdjęcie z całej rolki jest moim ulubionym. Wprawdzie po lewej stronie kadru znajdują się jakieś takie zarysowania. Ciężko ocenić jakość tego filmu na podstawie tych kilkunastu zdjęć, które zrobiłem. Głównie dlatego, że właśnie rolka wyszła mocno niedoeksponowana i nie wiem do końca, jaka część tego, co widzę, jest wynikiem tego niedoeksponowania, a jaka część tego, jak ten film po prostu wygląda. Wydaje mi się, że jest na rynku wiele tańszych, a naprawdę równie dobrych opcji. Może nie mają tego uroku, że pochodzą z Ukrainy i są produkowane na oryginalnych maszynach firmy Sfiema, ale czy w końcowym efekcie to ma znaczenie? Dzięki i do zobaczenia następnym razem.